10 najlepszych polskich gier. Wiele opisów gier pochodzi bezpośrednio z serwisu Gry Online. Lair of Fear, pierwszoosobowy horror opracowany przez krakowski zespół Bluebird Team. Produkcja zderza ze sobą tematykę szaleństwa oraz malarstwa, tworząc psychodeliczne, przepełnione ciężkim klimatem doświadczenie. W grze wcielamy się w postać malarza żyjącego w XIX wieku i pragnącego ukończyć swoje wielkie dzieło. Bohater boryka się jednak z problemami psychicznymi, przez to przemierzanie jego posiadłości w celu odnalezienia odpowiednich składników, pozwalających stworzyć malarskie magnum opus szybko staje się chaotyczną i niezrozumiałą podróżą przez umysł artysty, podczas której poznajemy historię protagonisty i jego rodziny, a także zagłębiamy się w szczegóły wydarzeń mających miejsce w przeszłości. X-Pen wyścigowa gra komputerowa, wyprodukowana i wydana w 2004 roku przez polską firmę Techland. Oparta jest na autorskim silniku Chrom pochodzącym z gry o tej samej nazwie. X-Pen jest grą wyścigową. Oferuje kilka trybów rozgrywki. Możliwe jest zarówno konkurowanie w próbach czasowych, jak i bezpośrednia walka z kilkoma przeciwnikami. Gracz może uczestniczyć w pojedynczych wyścigach oraz w cyklach wyścigów. Ponadto możliwa jest gra sieciowa w kilku różnych wariantach, do 8 graczy przez internet i w sieci lokalnej. X-Men oferuje także rozbudowaną warstwę ekonomiczną. Gracz może tuningować samochód, ale jego budżet jest ograniczony. Podczas każdego wyścigu samochód może się uszkodzić, a za naprawę również trzeba zapłacić. Zastosowany w grze model fizyczny zachowania pojazdu powoduje, że prowadzenie samochodów jest zależne nie tylko od jakości i zużycia jego podzespołów, ale także od warunków atmosferycznych i rodzaju nawierzchni, po której jedzie. Gra spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem krytyków. Jack Orlando, polska gra komputerowa wydana przez TopWare Interactive w 1998 roku. Jej akcja rozgrywa się w USA w latach 30. tuż po zniesieniu prohibicji. Produkcję charakteryzują ręcznie rysowane tła i postacie. Klasyczna dla gier przygodowych rozgrywka i interfejs oraz fabuła kryminalna. Muzykę do gry skomponował Harold Mayer. Gracz wciela się w postać detektywa, który budzi się rano w obskurnym załuku obok martwej postaci, którą jest, jak się okazuje, major wojsk Stanów Zjednoczonych. Wmieszany w zabójstwo detektyw dostaje od policji 48 godzin na rozwikłanie zagadki i oczyszczenie się z zarzutów. Kilka lat po wydaniu gry powstała edycja Director's Cut z poprawioną grafiką i dźwiękiem w lepszej jakości, urozmaicono grę o kilka dodatkowych wątków i lokacji. Lords of the Fallen – dynamiczny RPG akcji skierowany do dojrzałych graczy. Rozgrywka skupia się na walce, rozwijaniu tych postaci, kompletowaniu ekwipunku i eksploracji otoczenia. Duży nacisk został położony na dostosowanie mechaniki i fabuły do naszego indywidualnego stylu gry. Świat przedstawiony w produkcji to starożytna kraina, w której tysiące lat wcześniej ludzkość zbuntowała się przeciwko tyranii Boga i zdołała go zabić. Jego ciało stopniowo zmieniło się w łańcuch górski oddzielający północ, zamieszkiwaną przez cywilizację magów-kapłanów od południa, będącego domem wojowników. Gears of War to była przynajmniej jedna z nowych odsłon znanej serii, firmy Epic Games. Przy jej produkcji pomagał polskie studio People Can Fly, czyli twórcy Gear Pain, Killer i Ballet Storm. Gracz wciela się w Daemona Birda, szef oddziału Kilo. Drużyna została oskarżona o zbrodnie wojenne, zignorowanie rozkazów, które doprowadziło do śmierci wielu osób. Byrd nie zamierza jednak gnić w więzieniu w obliczu konfliktu z zarazów wściekłych i bezwzględnych lokustów. Zaginięcie Tana Cartera, komputerowa gra przygotowa, stworzona przez studio The Astronauts. Premiera gry na platformę Microsoft Windows miała miejsce w 2014 roku, zaś na PSA 4 w 2015 roku. W obu agry skupię się na posiadającym nadprzyrodzone zdolności detektywie, prowadzącym śledztwo w fikcyjnej Raid Creek Valley. Prospero przebywa do niej po otrzymaniu listu od chłopca imieniem Ethan Carter twierdzącego, że znajduje się w niebezpieczeństwie. Zadaniem detektywa jest zbadanie Red Creek Valley i jej mrocznych sekretów. Gra spotkała się z pozytywnym przyjęciem krytyków. Zaginięcie Tana Cartera chwalono jest przede wszystkim za oprawę audiowizualną, klimat oraz oryginalne i przemyślane zagadki, powiązane bezpośrednio ze światem przedstawionym. This War of Mine gra komputerowa opowiadająca o przetrwaniu w czasie wojny, wyprodukowana przez. Polskie studio Eleven Beat Studios, inspirowane oblężeniem Sarajewa. W przeciwieństwie do innych gier poruszających tematykę wojenną, gracz nie wciela się w żołnierza, bohatera wojennego, lecz cywila, ofiary wojny, starającego się przeżyć w ciężkich warunkach. Gracz jest zmuszany dokonywać wyborów moralnych w celu zapewnienia żywności, lekarstw i schronienia. Goszty produkcji gry zwróciły się w ciągu dwóch pierwszych dni sprzedaży. Otrzymała wysokie noty recenzentów, uzyskując średnią z ocen 82 na 100 według serwisu. Metacritic. Dying Light, gra komputerowa o otwartym świecie należąca do gatunku Survival Horror stworzona przez polskie studio Techland. Gra została wydana 27 stycznia 2015 roku na komputery osobiste z systemem Microsoft Windows i Linux oraz konsolę PlayStation 4 i Xbox One. 9 lutego 2016 roku ukazało się rozszerzenie do gry zatytułowane The Following. Głównym bohaterem gry jest Kyle Crane, który zaraz po wylądowaniu w mieście Haran trafia na zombie. Z opresji ratują go nieznani wybawcy, jak się okazuje, należący do grupy ocalałych. W dodatku zatytułowanym The Following gracz dowiaduje się tego, że poza miastem są ludzie, którzy są odporni na zarażenie. Bohater wyrusza tam, by zbadać sytuację. Gra spotkała się z pozytywnym odbiorem recenzentów, uzyskując w wersji na komputery osobiste, według serwisu Metacritic, 75 na 100. Cyberpunk. Punkt bonusowy, bo gra jeszcze nie wyszła, ale już została okrzyknięta wielkim hitem Cyberpunk 2077. Jest grą RPG Akcji z Otwartym Światem, zbogaconą o elementy FPS-ów. Za jej stworzenie odpowiada polskie studio CD Projekt Red, które zdobywało międzynarodową sławę dzięki bestsellerowemu cyklowi Wiedźmin. Tytuł oparto na licencji Cyberpunka 2020, gry fabularnej stworzonej w 1990 roku. Akcja polskiej gry toczy się w tytułowym roku 2077. Nie jest to jednak wizja przyszłości oparta na współczesnych wyobrażeniach, lecz wizja przyszłości, dla której podstawą były takie lata 80. XX wieku. Podczas gdy światem rządzą zachłanne megakorporacje kontrolujące każdy aspekt życia obywateli, podziemie jest królestwem rozmaitych gangów. Ponadto dzięki postępowi technicznemu ludzie mogą korzystać ze specjalnych wszczepów i modyfikacji ciała, zwiększających ich możliwości psychiczne. Fizyczne. Premierę zaplanowano na 2020 rok i myślę, że będzie kawał dobrej produkcji. Wiedźmin 3 Dziki Gon, popularna gra akcji stworzona i wydana przez polskie studio CD Projekt Red. Gra jest kontynuacją wynanego w 2007 roku Wiedźmina oraz Wiedźmina 2 zabójców królów który miał swoją premierę w 2011 roku. Tak jak poprzednie części opowiada na historię tytułowego Wiedźmina Geralta z Rivi, jest osadzona w świecie Wiedźmina, którego twórcą jest Andrzej Sapkowski. Produkcja jest ostatnią częścią cyklu, którego głównym bohaterem jest tytułowy Wiedźmin, razem z nią stanowiącego trylogię. Koszt produkcji przekroczył 300 milionów złotych, główny zespół pracujący nad grą liczył 240 osób, lecz łącznie w procesie produkcji zaangażowane było ponad tysiąca osób. Wiedźmin 3 został nagrodzony na targach EFRI w 2013 i 2014 roku. W opozycji do większości pozytywnie nastawionych do Wiedźmina na trójki dziennikarzy ustawili się redaktorzy strony Polygon, którzy zarzucili grze seksistowskie portretowanie postaci kobiecych no a jakże inaczej? Gra ponadto została zbanowana w wielu krajach, głównie arabskich, właśnie za rzekome zbyt odważne pokazywanie kobiet. Z kolei w krajach wysoko rozwiniętych, takich dojrzałych była bardzo krytykowana za seksizm. Także jak widzicie twórcy się tym nie przejęli i robią cyberpunka również podobnej konwencji, która myślę będzie dużo lepsza, bo jak wielokrotnie wspominałem, świat Wiedźmina na jakość do mnie nie przemawia. Myślę, że za duży wpływ na mnie miał Tolkien, żebym był w stanie zaakceptować wizję e, świata fantastycznego przedstawioną przez Sapkowskiego. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. I zapraszam Was na kanał Inwigilator, bo tam też codziennie filmy o godzinie 14. No i ewentualnie na kanał Światowa Historia, który mam nadzieję, Daruszy Wiem, że tu już powtarzam kawał czasu, ale naprawdę spodziewam się każdego dnia, że tu już będzie ten dzień, kiedy wrzucę tam pierwszy filmik i nadal nic. Cześć!